Krzysztof Jackowski w swoich wizjach przewiduje nie tylko wydarzenia polityczne. Prognoza pogody w ostatnich czasach nas nie rozpieszcza, a w nadchodzących dniach może być jeszcze gorzej. Na Polskę nadciąga niż Benjamin, który mocno namiesza w naszej pogodzie. Krzysztof Jackowski zasłynął dzięki swojej współpracy z policją, ale nie oznacza to, że jasnowidz zajmuje się tylko zaginięciami i sprawami politycznymi. Prognoza na najbliższe dni bez wątpienia nie ucieszy nikogo. Ostatnia zimowa aura nie odpuszcza i jeszcze trochę z nami zostanie. Co prawda temperatura podniesie się w części kraju, ale przyniesie to ze sobą inne, znacznie bardziej problematyczne rzeczy. Wszystko przez niż Benjamin, który zmierza w naszą stronę z nadmorza północnego. Przy okazji niesie on ze sobą masy wilgotnego powietrza, które wywołają potężne opady w całej Polsce. Prognoza pogody, opady i silny wiatr w całym kraju. Już od jutra poczujemy na własnej skórze wpływy Benjamina. Przede wszystkim nasze termometry wreszcie zaczną wskazywać temperaturę powyżej zera. Na zachodzie Polski będzie to nawet 6 stopni Celsjusza, ale z opadami deszczu im dalej na południowy wschód, tym będzie zimniej, a deszcz zamieni się w śnieg. Taka pogoda sprawi, że w całym kraju będzie bardzo ślisko na drogach, ponieważ w nocy znowu poczujemy przymrozek, nawet jeżeli w ciągu dnia go nie było. Dodatkowo w całej Polsce odczuwalny będzie bardzo silny wiatr, który w porywach będzie osiągał prędkość nawet powyżej 100 km na godzinę. W kolejnych dniach amplituda temperatur zmniejszy się, ale nadal będzie mocno wiać i padać, co bez wątpienia nie spodoba się wielu osobom. Co więcej, wraz z taką pogodą nasze niebo pokryje się silnym zachmurzeniem, co tylko spotęguje melancholijny nastrój. Krzysztof Jackowski już dawno ostrzegał. Krzysztof Jackowski już jakiś czas temu przewidywał, że tegoroczna zima nie będzie dla nas łaskawa. Jasnowidz nazwał ją wprost zimą stulecia, jednak zdaje się, że jest to stwierdzenie dosyć przekoloryzowane. Jednak mimo to bez wątpienia czekać nas będą bardzo ciężkie dni, które mogą się skończyć licznymi wypadkami i kraksami. W tych dniach powinniśmy na siebie szczególnie uważać, zważywszy, że taka pogoda sprzyja również licznym infekcjom, które są ostatnią rzeczą, jakiej teraz potrzebujemy.